Cześć, jestem Patryk, w tym roku kończę 29 lat i jestem kolekcjonerem koszulek meczowych Legii Warszawa. Pochodzę z Pionek, no i Pionki ogólnie raczej są za Legią, tak? Z każdym, z kim rozmawiam, bądź z moimi znajomymi, bądź z chłopakami, którzy grają, no to tylko Legia, tak? Mój wujek był strasznym legionistą, który mieszkał ze mną na jednym podwórku i jego ojciec, pamiętam, jak miałem właśnie te 6, 7, 8 lat, przyniósł mi taki jakby proporczyk legijny z lat właśnie 80. Ja go nie mam oczywiście teraz, ale pamiętam i zawsze mi wmawiali, że Legia, zresztą z rodzicami też często wyjeżdżałem do Warszawy, więc już jakoś z tą Legią zostało. Koszulki meczowe zacząłem zbierać trochę z przypadku. Wyglądało to w ten sposób, że sklepowych takich, gdzie dostałem od kogoś jako prezent ze sklepu, tak, miałem kilkanaście, aż któregoś razu przeglądałem aukcje internetowe i zauważyłem, że jest powiedzmy koszulka meczowa z Ligi Europy Guilherme, tak, no i zacząłem zbierać właśnie 2 lata temu. Jak sobie pomyślałem, jaki to był grajek, a rzeczywiście był dobrym grajkiem, była w przyzwoitej cenie i ją kupiłem. I właśnie od tej jednej jakoś tak wszystko się potoczyło, że nagle dzień później znalazłem coś innego, zdecydowałem się na zakup, a to i znowu za tydzień następna i dzisiaj po 2 latach się trochę tego uzbierało. Największymi źródłami do zdobywania koszulek to są praktycznie aukcje charytatywne, aukcje internetowe, ogłoszenia internetowe, jakieś tam znajomości, tak, różne, dogadanie się z zawodnikiem, różnie, naprawdę różnie, jest tych sposobów kilka, no ale najprędzej no to są jakieś tam aukcje charytatywne. Obecnie liczba koszulek Legii moich wynosi 32, a najstarsza pochodzi z sezonu 2004-2005 i jest to koszulka Maćka Korzyma. Zmienił w drugiej połowie bodajże Piotrka Włodarczyka, no i był to mecz z Polonią na Łazienkowskiej wygrany 4-1. Koszulka, o którą starałem się najbardziej, to jest trzeci komplet wyjazdowy z tamtego sezonu, czyli ten komplet zrobiony na rok Dejny, tak? Czyli czarno-złote barwy, to o nią starałem się najbardziej, bo bardzo mi się podoba. Sam ją mam dzisiaj na sobie, sklepową, tak? Ale mam też i meczową, znajduje się w kolekcji. Na niej mi najbardziej zależało i udało się ją zdobyć. W domu mam specjalną szafę na te koszulki i nie chodzę w tych koszulkach, więc nie chcę, żeby się gdziekolwiek zniszczyły, ubrudziły bądź poszły do prania, tak? Tam są nadruki, poprzyklejane numery z tyłu, ta folia. Lepiej tego nie prać za często, tak? O mojej pasji żona twierdzi, że wydaje za dużo pieniędzy, a rodzice ogólnie cieszą się, że mam taką zajawkę. Kluczem kolekcjonowania przeze mnie koszulek jest zdobycie każdego rodzaju, z każdych rozgrywek, chociażby jednej sztuki. Z tamtego sezonu mam wszystkie ligowe koszulki, ale na przykład brakuje mi jednej pucharowej, tak? Domowej pucharowej wzór, więc powiedzmy, no jest komplet z jednej strony, z jednych rozgrywek, ale nie ma kompletu, jeżeli chodzi o sezon. Czy wymieniłbym się? Sprzedał na pewno nie, żadnej. Czy wymienił się na innego zawodnika? Raczej nie. No zależy na kogo. Wymarzoną koszulką, którą chciałbym mieć, to obecnie, to wydaje mi się, że jest 2 takich zawodników Legii, których bardzo bym chciał mieć, jest Boruc i Karbownik, a z przeszłości Daniel Liuboja i Vadis Odzidża Ofoe. No to było 2 zawodników, którzy naprawdę grali. Najwięcej w mojej kolekcji mam koszulek Rado. 5 albo 6, muszę sprawdzić. Konkurencja między kolekcjonerami w Warszawie jest bardzo duża. Trudno mi naprawdę w tym momencie zliczyć, ilu nas jest, ale jest sporo, tak? Takich głównych kolekcji 6, 7, 8 osób. Najlepsi kolekcjonerzy w swoich zbiorach mają około nawet i do 200 koszulek. Za 10 lat planuję mieć w swojej kolekcji ponad 200.
Na chwilę obecną skupiam się w kolekcjonowaniu tylko i wyłącznie na XXI wieku, tak? Ale nie jest powiedziane, że jak rzeczywiście wynajdę coś bardzo specyficznego z lat 90. na przykład, to że nie wezmę tego pod uwagę. No, na pewno chciałbym mieć koszulkę z Ligi Mistrzów sprzed 25 lat. Najbliższa mojemu sercu jest koszulka Guilherme z Ligi Mistrzów sezon 2016-2017 i to z meczu ze Sportingiem Lizbona u nas w Warszawie, co wygraliśmy 1-0 i udało nam się awansować do Ligi Europy na wiosnę. No a Gui w tym meczu strzelił bramkę na 1-0, więc dla mnie ma szczególne znaczenie. Koszulki bramkarskie na pewno są cięższe do zdobycia od zwykłych. Ogólnie nie kolekcjonuję bramkarskich. Bo jakby doszło do tego jeszcze bramkarskie, to jest ich tak dużo, że to już naprawdę w ogóle nie miałbym miejsca, więc w ogóle bramkarzami ogólnie się nie szukam bramkarskich koszulek, mimo że są, tak, można je wynaleźć. No ale koszulkę Boruca, no dla tej jednej się poświęcę, żeby jedna w kolekcji była. Dzieciaki chodzą ze mną na mecze. Pomagają mi także w zdobywaniu koszulek, wspólnie robimy plakaty ewentualnie na jakiś mecz, jeżeli jesteśmy na sektorze rodzinnym, bo też zdarza się, że chodzę po prostu ze znajomymi, no to chodzę stricte na żyletę, ale jeżeli jestem z dziećmi, to sektor rodzinny i tak zawsze coś przygotujemy, jakiś baner, plakat. Skuteczność? 0%.